Pierwsze sieci komputerowe budowane w oparciu o kable koncentryczne powstały w czasie, gdy komputer był dobrem luksusowym. Firmy używały pojedynczych maszyn rozlokowanych w różnych miejscach firmy. Wymiana informacji między nimi była znacznym ułatwieniem, ale barierą dla pierwszych sieci często była odległość. Twórcy pierwszych zestandaryzowanych sieci sięgnęli po gruby kabel koncentryczny. Zgodnie z wytycznymi opisującymi standard 10 Base 5, dopuszczalna długość segmentu sieci wynosiła aż 500 metrów. To rozwiązanie pozwoliło łączyć komputery rozrzucone po całym budynku. Niestety, gruby kabel to również wady. Duża sztywność utrudniała instalację, a ilość zużytej miedzi do produkcji przekładała się na cenę zakupu tego drogocennego medium. Wraz z pojawieniem się większej ilości komputerów, twórcy rozwiązań sieciowych szukali metod na ograniczenie kosztów budowy sieci. Zastosowanie cieńszego kabla koncentrycznego w sieci 10 Base 2 zmniejszyło jego cenę, ale również ograniczyło zasięg. W tym standardzie maksymalna długość pojedynczego odcinka to 185 metrów. Jest to nadal duża odległość, pozwalająca budować rozległe sieci. Maksymalna długość magistrali, wynosząca 925 metrów, jest podyktowana czasem propagacji sygnału elektrycznego. Zamiana typu kabli skoncentrycznych na skrętkę spowodowała dalsze skrócenie dopuszczalnego odcinka między urządzeniami. Standard 10 Base T, który jako pierwszy Ethernet sięgnął po nowy kabel, przewidywał maksymalną długość odcinka 100 metrów. Kolejne standardy, czyli Fast Ethernet i Gigabit Ethernet, zachowały ten parametr. Czy 100 metrów to dużo? Przy dzisiejszym dużym zagęszczeniu sieci odcinek okablowania poziomego o takiej długości wydaje się wystarczający. Przy większych powierzchniach budynków, ze względów eksploatacyjnych, tworzy się kilka punktów dystrybucyjnych na tym samym poziomie. W ten sposób, porządkując sieć, tworzymy obszary, w których ograniczenie pojedynczego odcinka kablowego jest możliwe do spełnienia. A jak wygląda kwestia odległości w sieciach światłowodowych? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sieci lokalne, korzystające ze światłowodów wielomodowych, posiadają ograniczenie zasięgu do 2000 metrów. Niespotykana odległość w sieciach miedzianych rośnie dodatkowo, kiedy sięgamy po światłowody jednomodowe. Tu ograniczenia najczęściej wynikają z klasy zastosowanego osprzętu. I tak najtańsze moduły optyczne SFP dysponują zasięgiem około 3-kilometrowym. Płacąc nieco wyższą cenę, można zakupić transceivery optyczne pracujące z 20-kilometrowymi odcinkami światłowodu. Zasięg ten można dalej polepszyć, inwestując w mocniejsze nadajniki optyczne. Tego typu nadajniki podłączone np. do switcha pozwalają osiągnąć zasięg do 160 km. Jak widać, zasięg połączenia światłowodowego jest zdecydowanie wyższy od kabli miedzianych. Wynika to z różnicy w podstawowym parametrze, jakim jest tłumienie. W budowie sieci lokalnych możemy praktycznie pominąć kwestię ograniczeń zasięgu sieci optycznych, skupiając się tylko na odpowiednich nadajnikach i odbiornikach. Jeżeli to tylko możliwe, stosujemy światłowody w okablowaniu pionowym, a ostatnio coraz częściej newralgiczne punkty okablowania poziomego również zyskują charakter łączy optycznych.